Cześć kochani, dzisiaj pokażę Wam karteczkę, którą zrobiłam ostatnio w ramach inspiracji dla sklepiku Gosi. Oczywiście na kanale sklepiku Gosi znajdziecie tutorial, jak wykonać taką karteczkę. To jest bardzo prosta kartka na narodziny dziecka, wykonana z bardzo kolorowej i wzorzystej kolekcji Forever Young od Mintai Papers. Ja wykorzystałam te papiery takie bardziej, wiecie, niewzorzyste, stonowane. Tą kolekcję na pewno już widzieliście u niejednej osoby. No, ja nie robię żadnych urodzinowych prac, ta kolekcja taka jest, ale pomyślałam sobie, że fajnie się sprawdzi jako taka kolekcja do zrobienia kartki właśnie w takich żywych kolorach, żywych barwach na narodziny dziecka. Akurat wybrałam sobie dziewczynkę. Z tyłu kartka jest oklejona papierami kolorowymi, oczywiście w środku też. Tutaj jedyny taki bardziej wzorzysty papier, co dałam pod kartę, na której można wypisać życzenia. I prosty przód. Oczywiście popodnoszone panele, serwetka z Craft Passion. Tutaj mamy diecutsa z Craft O'Clocka. Jeśli będziecie jakieś dziwne hałasy słyszeć, to mój syn wyje w pokoju. W coś się bawi. Diecuts z Craft O'Clocka, napis też jest z Craft O'Clock. To jest z kolekcji Słodka Królewna. Tu mamy takie cztery półperełki. Różowiutkie, cukierkowe, landrynkowe i malutką kompozycję z kwiatuszków i listków. Liście z Craft O'Clocka. To są liście dwa. No i takie różowiutkie kwiatuszki. Chciałam, żeby ta kartka właśnie była taka bardzo słodka i cukierkowa, dlatego właśnie ta kolekcja mi się tutaj świetnie nadała. No i uważam, że taka wyszła. Zapraszam Was do wspólnego tworzenia. Przychodźcie na kanał Sklepiku Gosi. No i oczywiście komentujcie, czy taka prosta kartka Wam się podoba. Ja coraz częściej takie zaczynam robić. Oczywiście lubię kartki bogato zdobione, natomiast lubię od czasu do czasu zrobić sobie taką też skromniejszą, bo nie każda kartka musi być mocno przeładowana. A teraz kochani, zapraszam Was do subskrypcji. Oczywiście tutaj na dole Wam się pojawi guziczek, żeby żaden film Wam nie uciekł. Zapraszam Was do komentowania, dania łapki w górę. Dziękuję za wszystkie Wasze odwiedziny i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa, pa!